Buenos dias. Dzień dobry Państwu. Z jednego z najpiękniejszych oraz najbardziej klimatycznych miast na całym świecie witają Was Anna Orłoś i Bartek Żyła. Tak niezwykłe i szczególne miejsca wymagają wyjątkowej oprawy. No ale przecież my w Rainbow mamy najlepszych pilotów. Dlatego teraz z przyjemnością przedstawiamy Wam jednego z nich. Seniorita Ania, senior Bartek, buenos dias, dzień dobry, casa jest aquí, co tutaj robicie? Czekaliśmy na Ciebie, Przemku. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie, jestem pilotem Rainbow. Oprowadzam Państwa po Karaibach, Ameryce Południowej, Ameryce Centralnej. Zapraszam Państwa dzisiaj na niezwykły spacer po niesamowitym miejscu, jakim jest miasto Havana. Rozpoczęlibyśmy ten dzień od czegoś rozbudzającego. To jest bardzo dobra koncepcja. Chodźcie, pokażę Wam jedno genialne miejsce. Typowym produktem kubańskim jest kawa, rum, tytoń. Ale zobaczcie, jaką mieszanką grupową odzwierciedleniem temperamentu kubańskiego jest mieszanka rumu i kawy. A jeśli cappuccino Flame Ado zasmakuje Wam tak samo jak nam, to w tym samym miejscu będziecie mogli kupić zarówno rum, jak i kawę. Gdybyście nie byli do końca przekonani, jaki rodzaj rumu wybrać, no to proszę bardzo, zapraszamy na degustację. Co mi coś przypomina. Jesteś niebezpiecznie spostrzegawcza, Aniu. Ten budynek to Kapitol, najbardziej okazały budynek w całej Hawanie, wzorowany na Kapitolu Waszyngtońskim. Pojedziecie na nasze wycieczki, czy tą fakultatywną, czy objazdową, na pewno w to miejsce traficie. Przemek, a skąd tyle kolorowych, okazałych budynków w starej Hawanie? Te budynki powstały w latach 20. 30. poprzedniego stulecia, jeszcze na długo przed rewolucją Fidela Castro, kiedy Hawana była najbardziej pożądanym miastem w tej części świata. Niestety rewolucja trwająca już ponad 60 lat zmieniła ich wygląd, ale nadają one Hawanie niesamowity, osobliwy urok. Emblematycznym miejscem Hawany jest Plac Rewolucji, na którym w tej chwili się znajdujemy. To stąd właśnie Fidel Castro wygłaszał swoje wielogodzinne, płomienne przemówienia rewolucyjne. Fenomenem jest to, że Fidela Castro nie ma już od wielu lat, a jego duch żyje w społeczeństwie kubańskim do dnia dzisiejszego. Jesteśmy w tej chwili w Parque Central, jednym z wielu placów starej Hawany, gdzie grupy fakultatywne i grupy objazdowe Rainbow rozpoczynają swój czas wolny. A my już mamy nawet pomysł, jak ten czas wolny wykorzystać. Słyszałem, że niedaleko stąd jest wyjątkowe miejsce, gdzie można napić się czegoś pysznego. Masz bardzo dobry słuch, Bartku. Zapraszam Was tam. W najsłynniejszym lokalu starej Hawany, El Floridita, to tutaj bywał Ernest Hemingway i wypijał 17 koktajli daiquiri jednego wieczoru. Rozsławił tego drinka na cały świat. Tutaj czuć ducha tego pisarza. No to spróbujmy. Spróbujmy, salut. Salut. A czy domyślasz się, co jest w składzie tego drinka? Wiesz co, jak na moje oko 40 ml białego rumu, trochę lodu, soku z limonki, może cukier? Masz niesamowite wyczucie smaku, Aniu. No i wreszcie spotkaliśmy Polakito, czyli naszego poczciwego malucha. Aktualna cena na Kubie waha się między 10 a 15 tysięcy dolarów. Wow.
Jesteśmy w lokalu, który nazywa się Bodeguita del Medio. To właśnie stąd Ernest Hemingway rozpoczynał swoje słynne spacery degustacyjne po Starej Hawanie. Nie wiem, czy wiesz, jakie słynne słowa by powiedział w związku z tym? Mimojito en bodeguita, mi daiquiri en floridita? Mój bien. Masz, Bartku, niesamowitą wiedzę literacką. Muchas gracias. Podczas naszego spaceru widzieliśmy mnóstwo przepięknych amerykańskich samochodów, więc skusiliśmy się na taką przejażdżkę. Oficjalnie możecie rozkoszować się widokami Hawany z drugiego rzędu foteli. My jednak nie mogliśmy powstrzymać się, aby spróbować swoich sił za kierownicą. Tutejsi kierowcy są bardzo przywiązani do swoich samochodów. Ale sprawdźmy, czy nasz szofer oprze się rukowi Ani. Samochodów sięga kilkudziesięciu lat wstecz. Pojawiły się tutaj przed rewolucją, za czasów Prosperity. Kiedy Fidel Castro przejął władzę w latach 50., te eleganckie, luksusowe krążowniki trafiły pod strzechę, do garaży i pod plandeki. I tam oczekiwały aż do lat 90., kiedy Castro wspaniałomyślnie pozwolił swoim rodakom na prowadzenie prywatnych biznesów. Będąc tutaj z Rainbow, koniecznie zapytajcie swoich pilotów i rezydentów o możliwość zorganizowania takiej romantycznej przejażdżki. Luz na kierownicy sięga pół obrotu, ale kto by się tym przejmował w takiej scenerii? Przemku, czy to prawda, że jesteśmy aktualnie w najstarszej części miasta? Tak, Bartku, jesteś bardzo dobrze poinformowany. W to miejsce 15 listopada każdego roku tysiące Hawańczyków przychodzi świętować ufundowanie miasta Hawana. Odbywa się tutaj jeszcze jeden rytuał związany z tym miejscem, ale o tym dowiecie się podczas naszych wycieczek. A gdzie właściwie jesteśmy teraz? Jesteśmy w hawańskiej twierdzy El Morro, zbudowanej przez kolonizatorów hiszpańskich w celu ochrony wejścia do portu hawańskiego w okresie kolonizacji i późniejszym okresie panowania hiszpańskiego na tych terenach. Przyjeżdżamy tutaj nie tylko po to, żeby opowiadać wam historię tego miejsca, a jest przebogata. Przyjeżdżamy też po to, żeby pokazać wam przepiękną panoramę Hawany w zachodzącym słońcu. Oj tak! Hawana w pełnym słońcu robi naprawdę niesamowite wrażenie. Ale my wieczorem wcale nie zostajemy w hotelu. Słyszeliśmy, że ma co najmniej tyle samo do zaoferowania, również po zmroku. Zapraszamy Was do najsłynniejszego klubu tanecznego w mieście. Otwartego nieprzerwanie od lat 30. Klub Tropicana to jedyne takie miejsce w Hawanie, gdzie pod gołym niebem będziecie mogli rozkoszować się muzyką na żywo, kubańskimi tańcami, farią kolorów i gorącymi rytmami karaibskimi. Być w Hawanie, nie być w Tropicanie, bywają tutaj najznamienitsze osoby z całego świata. Mamy nadzieję, że tych kilka wspólnych chwil przekonało Was do tego, aby przylecieć do Hawany i poczuć ją wszystkimi zmysłami. To teraz jeszcze pytanie konkursowe. Jak nazywał się pisarz, którego życiorys związany jest z Kubą oraz samą Hawaną, o którym
opowiedzieliśmy Wam w trakcie trwania naszego odcinka. A jeśli nie chcecie przegapić naszych kolejnych podróży, nie zapomnijcie o subskrypcji i daniu łapki w górę. W następnym odcinku zabierzemy Was w wyjątkowy rejs po Oceanie Atlantyckim. Poznacie też kolejne pytanie w konkursie, w którym do wygrania są wakacje na Kubie.